Witam, witam Was serdecznie w kolejnym naszym transporcie. Czym się z naszą Mandarą? Znaczy, Mandarą. No, powiedziane. Ok, więc sobie teraz tak. Myślę, że chciałbym tutaj Petersburg zwiedzić, ale Mediolanu bym chciał też polecieć. Czyli można wyłożyć taką traskę do Mediolanu. Taką dużą to na pewno nie, bo tutaj jeszcze są Włochy i w ogóle tutaj też jest fajna Budapeszt. No ale no nic, no na tą chwilę możemy w sumie stąd wziąć, co możemy wziąć. Nie, 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 nie. Na Finlandię. O, na Rosję. No to możemy jechać na Rosję. Taki krótki odcinek. No dokładnie stąd będziemy chyba brali. Tak. Poczta lotnicza. To jest gdzieś tam. A więc sobie jedziemy. Jedziemy się załadować. I teraz tak. Jeszcze my to mamy? Niewiele. Wyłączę sobie koguty. Planowałem zakupić właśnie albo Dafa, albo Scania, tą pierwszą, albo Mercedesa. Zamiast tego Manika, sprzedać tego Mana. Jak się zastanawiam właśnie, w komentarzach możecie napisać, co mogę zrobić. Man, czy znaczy Mercedes, czy Scania. Ja w tym czasie jadę do Rosji z pocztą. Aha, byłem długie włączone. I się zastanawiałem, dlaczego ja mam długie włączone. Czekajcie chwilę. Dobra. Lecimy. Czy się czeka, gdzie nam się świeci? No ale damy radę. To nie jest aż taka poważna awaria, żeby tutaj nam się coś wykrzaczyło. Dobra, chcę wyjechać tutaj spokojnie. Ja mówię, w komentarzu możecie napisać Mercedes czy Scania zamiast tego Mana. I myślę, że sobie jeszcze ewentualnie jaki Mercedes Actrosa myślałem. Albo skanie tą 400 ileś 60 konną, 430 konną. Ale to mówię, zobaczymy co wygra w komentarzach pod tym odcinkiem.
Ten manik jest dobry, ale jest za słaby na trasy. Poza tym mi się już nie podoba. Trzeba go sprzedać. Nie ma tutaj do Rosji to. I GPS-a teraz muszę sobie tutaj zamontować z przodu. Sobie tutaj lecimy, powinniśmy tam dojechać. Niedaleko. Niedługo. Trochę przez miasto mamy do przejechania. Oczywiście jak na ciężarówkę, która ma 10 tysięcy przejechanych, to jest bardzo niewiele, nie? Ale no tu mamy 50, to też się nie możemy. I tutaj sobie odprawę zrobimy. Okej. To jest on fajny, ale mi się jakoś tutaj ten link nie podoba. Nie jest on taki sobie, bym powiedział. No, w końcu wiedzie czy nie wiedzie. No w końcu. No i co? Wjeżdżaj chłopie teraz. Nie będziemy tutaj czekali aż. Aż on będzie mógł tam przejechać, nie? I tu niestety 30. O, właśnie taką skalę, jaką mi minęła. Musimy sobie tutaj
latali. A nie, ja tu chyba byłem na widoku, tak. O, ale się je. Walnęli mi, to dwa Volvo. No, ładnie. Grzejemy. No, wiadomo, że musiał ustąpić. Nie miał opcji. Dobra. Także, no bo firma już nam ładnie tu zarabia. Powiedzmy, po 10 tysięcy. To już są jakieś pieniądze. Moi drodzy, to już są pieniądze. 10 tysięcy to już jest niezły transport. Ja tam wiozę te koperty, to mogę to wyłączyć. No i widzicie, jak to jest, o, 56 pod górę i koniec. No, Mercedesem i Volvo długo też jeździłem. Volvo to narobiłem bardzo długo, dużo kilometrów swego czasu. Na firmie swojej to, o, się robiło, trzaskało się. 1100 kilometrów to był taki minimum na trasę. Także wyjechaliśmy, ale nie byliśmy tutaj na stacji. No i nas wyprzedzili, ale trudno. Zaraz ich dogonimy. Zostało nam też niewiele kilometrów, to zajedziemy i akurat. No, niebo czerwone. Ładne. Ja się tutaj w ogóle nie widziałem nigdy, żeby się holowali. Żeby na przykład wyciągali jakiegoś tira, nie? Po prostu, żeby go holowali za łańcuch. Też by było fajne. Oprócz tego, że są awarie i ten, to... I tutaj zjeżdżamy. Elegancko. Ale ładne niebo. No.
Dobra. Właśnie o taką skanię, nie? Ja mam akurat lżejszy ładunek teraz, to mogę sobie pozwolić na dogniatanie. Ale... No... Musiałem przycisnąć. Teraz... Muzyczka. Musimy tutaj przyspieszyć. Tu, pitu, pitu. A tu jednak jest jeszcze 35 kilometrów. Aha. Dziewiętnaście minut, no to co oni tu gadają? Lada chwila. Sam czas. Dziewięćdziesiątka. No ja na spokojnie sobie zdążyłem. 4 km. Słudzimy go, Petersburg. No tu nic nie widać w ogóle. Ta muzyczka włączyła. Dobra, pomijamy. No, nie jest to dużo, ale zawsze coś. Zawsze jakiś odcineczek z tego będzie. Także pamiętajcie, napiszcie w komentarzach Team Mercedes czy Team Scania.